Siemanko, witam Was w trzecim odcinku z kariery New York City. Trochę długo minęło, jestem zawsze nieregularny. No, po prostu miałem remont w domu, dlatego nie było żadnych odcinków, ale nagrałem sobie na zapas, więc będę teraz regularnie wrzucał raz, dwa razy w tygodniu. W ostatnim odcinku wygraliśmy dwa spotkania, czym jest, dlaczego jesteśmy. Boże, spokojnie. Pogryjmy się nie. Dzięki temu jesteśmy na pierwszej pozycji w konferencji wschodniej, 4 bramki, 0 straconych. Nie będziemy kontynuować naszą grę. Dzisiaj dwa albo trzy spotkania zobaczymy. Na pewno z Toronto, Orlando City. No i jeszcze może z Chicago Fire. Na początku postanowiłem, żeby zmienić ustawienie. W tym ustawieniu się gra fatalnie, w ogóle wszyscy zmęczeni. Super, naprawdę genialnie. Czym ja grałem? Ofensywnie? Ofensywnie, tak, Mendoza, Villa, Lampard na pewno. Iść tu Lampard, Pirlo, tak. No i tak będę grał. Wytyczne jeszcze damy. Pewnie, biegaj. Stawaj z tyłu. Ty możesz mieć to stawaj z tyłu. Taktyka, własna taktyka. I jedziemy z pierwszym spotkaniem w tym odcinku. Mecz z Toronto, oby wygrany. Nie robię treningów, bo nie mam siły. Zapraszamy, kwestii na przyszłego meczu. No Shelton ostatnio grał bardzo fajnie, ale no myślę, że wejdzie z ławki. Albo może wejdzie za Harrisona, który jest średni. Byście mieli potwierdzenie, gram na klasie światowej, już będzie za łatwo, zmienię. A szczerze, chodź Shelton. No to co? Czas zacząć spotkanie. Pierwsza sytuacja meczu z Toronto. Mendoza świetnie wszedł w pole karne, ale jego strzał nie był najlepszy. Wybicie bramkarza New York, ta Orlando, Bradley, ta Orlando, Toronto, przepraszam was, Bradley de Osorio tutaj świetnie wyszedł. Altidor w pole karne wbiega. Ładna kiwka strzela, ale Sanders na szczęście na posterunku. 42 minuta, nasza akcja. David Villa na lewym skrzydle zamieszał do Mataria, ten do Lopeza, ten Sheltona, ten do Mendozy, Mendoza do Lopeza, Lopez strzelaj, obok bramki, no niestety, to 47 minuta była. Niestety nie udało nam się strzelić bramki. Dalekie wybicie bramkarza gości, Bradley to Altidora, ten znowu do Bradleya, tu Bradley ładnie się jakoś przedarł, do Giovinco. Bradley, no co za skille, co za w ogóle akcja, ale na szczęście odzyskujemy piłkę. Podanie do Lopeza, ten do Mendozy. Mendoza. Środków boiska do Sheltona. Ten na prawym skrzydle do Mendozy. Mendoza. To Lopez do Villa. Przerzucenie na lewą stronę. Ładna akcja. Villa w polu karnym. Co zrobi Hiszpan? Villa do Lopeza. Przepraszam, do Bravo. 1 do 0 w tym spotkaniu dla New York City. Piękna, ładna akcja zespołowa. To jeszcze raz podanie do Villa. Ten świetnie wykłada piłkę do rezerwowego Bravo. A ten pokonuje bramkarza rywali. Mieliśmy 1 do 0. Rozpoczęcie drużyny Toronto. Akcja prawą stroną boiska, piłka do Giovinco. Kurde, nie umiem wymawiać. Ja mam trochę wadę wymowy. Nie, no nie mam wady, ale czasem mam trudności. Z moim komentowaniem wiem, że te odcinki może się nudno oglądać. Tutaj Johnson. Pyk, ładnie tu pokonał i Endo strzela. No i Sanders. Jezu, to za szmata trochę. No nie lubię, jak dominuję w całym meczu i właśnie albo komputer, albo gracz online strzela mi taką szmatę, bo to jest no naprawdę denerwujące. No. Wczoraj mi taką szmatę Farman puścił, no z prawie zerowego kąta Son uderzył, jemu po ręce poszło i wpadło do siatki. No to jest w ogóle żenada. Zaczynamy po straconej bramce sytuację. David Villa na lewej stronie boiska. Spokojnie New York City rozgrywa tą akcję, podaje do Iraoli. Iraola się przepycha, ale traci piłkę. Piłka wycofana do bramkarza Irving do Williamsa. O Jezu, co to za nazwisko, ja pitole. Bel, belo, lolo, lolo. Wykopuje daleko, ale Iraola przyjmuje piłkę. Jest Lopez. Jest Mendoza. Mendoza, lewa strona boiska, Mendoza. Wycofuje do obrońcy, ten do Bravo.
Brawo do Lopeza, Lopez, ale świetny obrót Lopeza, Lopez strzela nas niestety w poprzeczkę, ale Iraola podaje piłkę głową do Brawo, Brawo zdobywa bramkę na 2 do 1, no weźcie Smoka Brawo, no weźcie Brawo i Lopeza, odmieniło to spotkanie, Pirlo z Lampardem, no nie grali mega, ale weźcie tej dwójki z ławki, odmienia to spotkanie, New York City wychodzi na prowadzenie 2 do 1 w tym spotkaniu. Czy Toronto będzie stać na odrobinę szczęścia? Tutaj Lopez strzela z dystansu. Ajajaj, nad poprzeczką. 77 minuta. Iraola. Do Brawo. Ten do Mendozy, która świetnie się odwraca. Strzela, ale Irving broni. Harrison! No, fatalne pudło skrzydłowego New York City. Już końcówka spotkania. Bradley do Johnsona, ale traci piłkę. Lopez do Sheltona. Shelton w polu karnym strzela. Irving broni ten strzał. I wygrywamy to spotkanie 2 do 1. Udało nam się wygrać po raz trzeci rzędu. Kapitalny początek sezonu. Dobra gra, aż 93% celności podań. To naprawdę bardzo dobry wynik. Teraz będziemy grali w New York City. No przecież skasowałem tą wiadomość. Konferencja prasowa. Może coś powiemy. Manager Orlando. Prowokuj. Prowokujemy naszego przeciwnika. Czemu by nie? W klubie Orlando City brakuje dyscypliny. Na pewno bym to powiedział na konferencji. Alex, Claude Maurice. Czekam, może będzie na niego stać. No i to chyba będzie drugie spotkanie w tym odcinku. Ostatni człowiek jest zmęczony po pracy. Spójrzmy na statystyki. Myślę, że kurna, nie umiem się wysłowić. Ja pierdolę. Przepraszam. Myślę, że wystawię w tym meczu Brawo oraz Lopeza. Fajnie grali w tamtym spotkaniu, więc czemu by nie? Harrison zagrał od pierwszych minut. Zobaczmy, kogo jeszcze mamy. Diske Root, dajmy go na ławkę. Hernandez. Trochę są zmęczeni niektórzy zawodnicy. Tutaj udamy jeszcze, no myślę, że Martineza, o. A czemu by nie Martinez, zagraj sobie. Brylant. Nawet ciekawych ma obrońców, nie powiem, że nie. McNamara. No to więc drugie spotkanie z Orlando City. Teraz na spotkanie z Orlando City. Tutaj pierwsza sytuacja. Sanders, no fatalne piąstkowanie, ale na szczęście nie ma straty bramki. Tutaj świetnie. Piłka do Molino. Molino strzela. Sanders znowu ratuje drużynę New York City przed stratą bramki. No, Orlando cisnęło na początku spotkania. Tu akcja V. Faulowany nie był, ale podaje Lopeza do Harrisona. Co zrobi Harrison? Strzela. Taka dziwna interwencja bramkarza. Tutaj brawo. Iraola, brawo i z Lopezem otrzymali szansę wystąpienia od pierwszych minut spotkania. Tutaj znowu do piłka, do brawo. Ten do Iraoli, ale Hiszpan uderza z dystansu za pola karnego, ale bramkarz rywali broni. Druga połowa tutaj, dziwna sytuacja, ten Santos robi, ta piłka się dziwnie odbija. W ogóle zauważyłem, że gra Baptista w Orlando City. Zastanawiam się w ciągu spotkania, czy to jest ten Julio Baptista. Pewnie to po meczu. A tu Mendoza, świetna akcja New York City, ale jak on tu uderzył? Kompletnie fatalnie. No po prostu prost bramkarza. Tutaj dośrodkowanie jeszcze w pole karne. Iraola do Lopeza. Lopez do Iraoli. Ten do Davida Villi. Ten do Mendozy. Ten do Brawo, ależ ładna akcja. Brawo strzela z dystansu, ale broni przeciwnik. No tutaj fatalny błąd obrońcy New York City, Perez Garcia, ależ on to zbroił Perez Garcia, ale Sanders znowu ratuje drużynę przed stratą bramki. 90 minuta. Szyi dośrodkowanie. Larin niepilnowany, Larin strzela bramkę dla Orlando City. Ajajaj, 90 minuta, doliczony czas gry Orlando. Strzela bramkę Ty Larin, którego bardzo chciałbym mieć w drużynie New York City. Strzela nam bramkę, no i niestety. Przegrywamy to spotkanie 0 do 1 i już nie jesteśmy niepokonani w Major League Soccer. Trochę mnie wnerwiła ta brameczka. No, to był trochę słabszy mecz w naszym wykonaniu. Kurde. Przejdziemy do menu.
Mamy wyniki, New York Red Bulls tam zremisowali, no, trzeba w końcu kogoś potrenować, bo jest dłuższa przerwa. Ale najpierw sprawdźmy sobie tego Baptistę, jak to jest Julio Baptista, no to nie myślałem, że skończył już karierę. A tu proszę, chyba na boisku nie było Ricardo Kaki. No dziwne posunięcie. Tak, to jest Julio Baptista, a damy do listy życzeń. Czemu by nie? Kupimy sobie takiego starucha, co tam. Stary, ale jary. Nie no, Julio Baptista strasznie lubiłem, jeszcze grał w Sewilli, w Realu. No to trening, myślę, że potrenujemy naszych juniorów. Mamy tutaj Rivera, Mirando. Miranda. Ustawimy treningi. Boże, ale mi zasycha w gardle. Chyba nie potrafię tak długo mówić. Zawsze jak mówiłem długo jakieś prezentacje w szkole, to ludzie, to do kolegów się nudziło, żeby już skończył. No i chyba nie umiem tak ładnie komentować czy coś. Ale to się można wyuczyć, co nie? Nie można mówić, że się czegoś nie umiem, bo zawsze wszystko można wyuczyć. No i kurde, niestety będę musiał. No więc ja zrobię ten trening i się widzimy. No nie będę wam tego pokazywał. Tak mi się udało Rivera i Mirando. Resztę symulujemy. DDC. Ale tak pomyślałem, że jak tych młodzików mam, to słabo by było po jednym sezonie opuszczać ten klub. Może dwa sezony rozegram w New York City. Wiem, że tym tempem to nie wiadomo kiedy to się zdarzy, ale myślałem o tym, żeby robić dwa razy w tygodniu live, na którym by grał karierę. Czemu by nie? No zobaczymy jak to będzie. Z końcóweczka odcinka. Dzięki za obejrzenie, dzięki za każdą łapkę w dół, w górę, byle co, obejrzenie. Do następnego odcinka z kariery New York City. Bye!